Witam Was serdecznie w nowym tygodniu, w tym naszym zmierzaniu się z różnymi postawami. Mam Wam do zaproponowania w tym tygodniu postawę, która nie jest łatwą postawą, która dla części z Was może być postawą nawet wbrew Waszej logice, ale też wbrew nawet może Waszej naturze. Postawa, która na pewno jest aktualnie potrzebna, ale która może być aktualnie może nie za bardzo modna. Zapraszam Was do tego, abyśmy się zmierzyli z postawą roztropności. W poszukiwaniu różnych materiałów zaciekawiło mnie to, że filozofowie greccy na określenie mądrości życiowej używali słowa roztropność. A więc postawa jak najbardziej aktualna, potrzebna, jak najbardziej też życiowa, bo dotyka naszej mądrości życiowej, a więc naszych doświadczeń, a więc naszej codzienności i tego, co udaje nam się przeżyć w własnej codzienności. Człowiek roztropny to naprawdę człowiek szczerze pokorny, bo to jest człowiek, który nie przecenia siebie, nie przecenia swoich możliwości, bierze również pod uwagę to, co się dzieje wokół niego, a więc w świecie, to, co dzieje się też wokół niego, a więc co myślą, sądzą i co mu podpowiadają inne osoby. Człowiek roztropny to człowiek, który planuje swoją przyszłość, planuje swoje działania, planuje swoje zachowanie, jest właśnie rozsądny w swojej roztropności. Roztropność balansuje na różnych płaszczyznach. Jest to na pewno płaszczyzna ogólnie panująca wokół nas, a więc świat, który coś proponuje, który czymś się w jakiś sposób charakteryzuje. Ale też zderza się to z realiami naszych poglądów, tego, co my mamy do powiedzenia na temat jakiejś konkretnej sytuacji i sprawy, co nam podpowiada doświadczenie, ale tak jak już wspominałem, nie przeceniamy swoich możliwości, a więc nie uważamy, że właśnie to, co myślimy, to, co twierdzimy, nasze rozwiązania są jedyne i słuszne. Zatem roztropność to nic innego jak umiejętność dopasowania odpowiednich środków do tego, żeby osiągnąć jakiś cel. A roztropność jako swój cel wybiera mimo wszystko dobro i dążenie do tego dobra. Chciałbym zwrócić uwagę na to, żebyśmy też uważali na to, żebyśmy nie wypatrzyli tej postawy, ponieważ może dla wielu z nas wydawać się, że człowiek roztropny to jest taki człowiek, który się wycofuje z różnych sytuacji, który boi się podjąć jakąś konkretną decyzję, próbuje jakby odejść od tego, żeby wyrokować, żeby opiniować, żeby rzeczywiście w czymś coś konkretnie zadecydować. Może nam się wydawać, że człowiek roztropny to taki człowiek, który właśnie nie ma pewności siebie, który nie ma właściwego poczucia swojej wartości. I to jest właśnie to wypatrzenie tej postawy. Niektórzy patrzą też znowu w inną stronę i też dokonują pewnego wypatrzenia tej postawy, bo dopatrują się w roztropności pewnego rodzaju przebiegłości, a więc no właśnie człowiek kombinuje, jest roztropny, dobiera właściwe warunki, no bo nie chce właśnie na tym stracić, a chce jak najlepiej na tym zyskać. Wydaje się niektórym, że to jest po prostu zwyczajne wariactwo, że ktoś ma tupet, że ktoś jest ślepo zapatrzony na własnym ja. Tak postrzegając tą postawę, no właśnie dokonujemy pewnego rodzaju wypatrzenia i nie dziwmy się, że ta właśnie postawa jest często niepopularna, niechętna do przyjęcia, bo wydaje nam się, że właśnie to jest pewnego rodzaju słabość, żyć w zgodzie z taką postawą. Pewną ciekawostką, którą myślę, że warto też rozszerzyć, ja to tylko tutaj zasygnalizuję, jest to, że na przykład święty Tomasz z Akwinu mówi też o pewnych składnikach, które wchodzą w skład właśnie roztropności. I tak na pierwszym miejscu jest pamięć, a więc człowiek, który pamięta, co się wydarzyło w jego życiu, pamięta te różne historie i wydarzenia i uczy się na swoich błędach. Drugim składnikiem według Tomasza jest zdrowy ogląd rzeczywistości, a więc człowiek nie doszukuje się i nie dopatruje się pewnych rzeczy, których nie ma, ale stara się zobaczyć wszystko tak, jak należy, czyli takie, jakie jest. Kolejnym składnikiem to jest otwartość na pouczenia innych. Chodzi o to, żeby właśnie dać sobie powiedzieć, że inne osoby mają rację, że inne osoby mają jakieś propozycje, które są lepsze. Jeśli ja daję sobie powiedzieć, to znaczy, że gdzieś tam we mnie jest ta roztropność, bo biorę pod uwagę inne też zdania. Kolejnym składnikiem według Tomasza to jest domyślność, czyli dostrzeganie przede wszystkim różnych przyczyn, różnych skutków wydarzeń i pewnych pewnych powiązań, które istnieją pomiędzy nimi. Kolejnym składnikiem to jest zdrowy osąd, czyli zdolność taka rozumowania praktycznego, a więc podejścia rzeczywiście do sprawy, do życia w sposób praktyczny, a nie teoretyczny. Kolejnym składnikiem roztropności jest przewidywanie, a więc wyobrażanie sobie pewnych skutków, które płyną za naszymi decyzjami, wyborami, za naszym działaniem. Kolejnym składnikiem według Tomasza jest oględność, czyli uwzględnianie pewnych nieprzewidywalnych sytuacji, pewnych wydarzeń. Kolejnym składnikiem jest zapobiegliwość, czyli umiejętność liczenia się z pewnymi ewentualnymi trudnościami, które mogą się pojawić. Ciekawostką dla mnie wydaje się, na którą warto zwrócić uwagę i zadać sobie w tym kontekście też pytania, to jest to, co jest przeciwne roztropności. Kościół mówi o 4 grzechach przeciwko roztropności. Lekkomyślność, brak rozwagi, brak stałości, opieszałość, lenistwo. Chciałbym, żebyśmy w tym tygodniu troszkę zatrzymali się właśnie przy tych składnikach roztropności, przy tym, co mówi święty Tomasz, tak żebyśmy może zastanowili się nad proporcjami tych składników w naszym życiu, czy one w ogóle występują, jak występują w naszym życiu. Dlatego też w tym kontekście warto sobie stawiać mnóstwo pytań oczywiście. Patrząc na swoją codzienność, czy na wybrane sytuacje, wybrany dzień, czy na jakiś kontekst swojej codzienności, zadaj sobie pytanie, w jakich sytuacjach starasz się, próbujesz być roztropny. W kontekście troszkę takiego może wytłumaczenia nieraz tej postawy, usprawiedliwienia siebie, właśnie warto zadać sobie pytanie, czy nie wykorzystujesz czasami tej roztropności jako pewnego wytłumaczenia, usprawiedliwienia, czy nawet zwlekania w podejmowaniu jakichś konkretnych decyzji i działań. Mówiłem też o pewnej kombinacji, że roztropność to jest też właśnie umiejętność wykorzystywania odpowiednich środków, możliwości do tego, żeby osiągnąć cel. Stąd warto sobie zadać pytanie, czy zdajesz sobie sprawę z tego, jakie masz możliwości i czy rzeczywiście roztropnie starasz się te możliwości wykorzystywać, by osiągnąć jakiś swój cel? Po zatrzymaniu się nad właśnie udzieleniem sobie odpowiedzi na te pytania, przejdźmy zatem do działania. Wydaje się być to logiczne, że działaj roztropnie, czyli staraj się uwzględnić właśnie te swoje możliwości, wykorzystuj je do tego, żeby osiągnąć jakiś cel. Może chociażby spróbuj w kontekście różnych wydarzeń, które się dzieją w Twoim życiu, brać pod uwagę różne możliwości i starać się je w jakiś sposób ocenić, rozsądzić i roztropnie podjąć się ich w swoim życiu. Myślę, że też składniki świętego Tomasza nam troszkę podpowiadają, jakie mogą być zadania, więc staraj się pamiętać o tych różnych doświadczeniach, które się w Twoim życiu wydarzyły. Staraj się mieć taki zdrowy też pogląd na rzeczywistość, która się dzieje właśnie w Twoim życiu. Staraj się być otwarty na opinie innych osób, bądź bardziej domyślny, a więc dostrzegaj różne te sytuacje, które się właśnie dzieją w Twoim życiu. Miej zdrowy osąd, a więc umiej oceniać to, co się dzieje. Staraj się przewidywać pewne sprawy i roztropnie właśnie postępować. Planując swoje życie, swoją codzienność, ten tydzień, staraj się też być bardziej oględnym, czyli uwzględniać pewne trudności, które mogą się pojawić i staraj się im też zapobiegać, a więc staraj się wyjść też naprzeciw tym ewentualnym trudnościom, które mogą się pojawić. Myślę, że ten dzisiejszy odcinek nie jest łatwy i nie jest łatwo sobie powiedzieć, czym ta postawa jest, jak ona powinna rzeczywiście wyglądać w naszym życiu. Stąd takie zadanie, myślę, konkretnie dla Was, to warto, żebyśmy się rzeczywiście zastanowili nad kwestią pytań i działań, które warto, żebyśmy podjęli się w tym tygodniu ich, po to, żeby właśnie tą postawę bardziej wprowadzić do swojego życia. I zastanów się sam, czy to jest właśnie Twoja postawa, czy jest ona obecna w Twoim życiu, czy rzeczywiście troszkę ona wywraca Twój sposób postępowania do góry nogami, czy też nie. Zgadzasz się z tą postawą, czy się nie zgadzasz?